Witajcie. W tym odcinku pobawimy się ustawieniami zegarka GBA 800 od marki G-Shock. Zegarek co prawda ma moduł Bluetooth, dzięki któremu sam się ustawi po sparowaniu z telefonem. Jednakże jeżeli wskazówki będą źle ustawione, zegarek nie ustawi się prawidłowo. A z tego materiału dowiecie się, jak to zrobić i jak ustawić zegarek bez pomocy telefonu. Zapraszam do oglądania. Pierwszoplanowi aktorzy dzisiejszego odcinka po lewej stronie GBA 801 AER, po prawej GBA 807 AER. Zajmiemy się ustawieniem tego białego, on już jest przygotowany do kalibracji. Najpierw musimy właśnie wykonać wspomnianą kalibrację. Przytrzymujemy przycisk A przez około 5 sekund. Miga nam H-set, oznacza to hand setting, więc przechodzimy w ustawienia ręczne. I teraz wskazówki powinny nam się ustawić na godzinę 12. Trochę to przyspieszymy. Nie ustawiły nam się i teraz przyciskami B oraz D przesuwamy wskazówkę na godzinę 12. Nie trzeba trzymać, możemy puścić, tylko za chwileczkę tym samym przyciskiem musimy zatrzymać. Lub tym drugim. I teraz tutaj każdy jeden przycisk ustawia równiutko. Dobra, teraz zatwierdzamy przyciskiem A. Teraz godzina nam się powinna ustawić na 3.28. Mamy 3.28. I teraz, jeżeli zegarek jest połączony, tak jak wspomniałem na samym początku, to on już się sam ustawi, jeżeli jest dobra godzina ustawiona w telefonie. Ale jeżeli nie mamy go połączonego, sparowanego z telefonem, to możemy to zrobić ręcznie. Przytrzymujemy 2 sekundy. Tu jako pierwsze wyświetla nam się dzienna liczba kroków. Przechodzimy dalej przyciskiem C. I mamy godzinę. Najpierw sekundy, przechodzimy dalej. Godziny. Ustawimy godzinę 18. Za daleko, jest 6, 29 to się zgadza, przechodzimy dalej, minuty się zgadzają i teraz system wyświetlania ustawimy na 24, żeby wskazywało 18, przechodzimy dalej, rok się zgadza, miesiąc się zgadza, dzień nie. Cofniemy na 16. Tutaj też góra-dół, tak samo jak to było w przypadku ustawiania godziny. Przechodzimy dalej. Czy mają być pikania? Ustawiamy na on, zostawiamy. Jeżeli ktoś nie chce, to wystarczy przycisnąć przycisk B. Wyłączymy. Przechodzimy dalej. LT, czyli czas podświetlania. No, włączymy na 3. Przechodzimy dalej i wracamy już do kroków. Teraz zatwierdzamy górnym przyciskiem. Zegarek nam się powinien ustawić na 18.30. No teraz nam to zasłoniło, ale no, jest 18.31. Przyciskiem górnym B możemy sobie włączyć kroki lub sekundy, lub datę i sekundy i dzień tygodnia, który jest wyświetlany na dole. I wracamy do godziny. Jeżeli film był przydatny i Wam się podobał, zapraszamy do subskrypcji, dajcie łapkę w górę i zapraszam do kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.